W tym roku ta data Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii ma kojarzyć się jeszcze z innym świętem. Świętem demokracji, wyborami. 1 maja mieszkańcy większości dystryktów w Anglii i Walii wybiorą władze lokalne. Uprawnieni do głosowania są także obywatele polscy. I tak na przykład polscy londyńczycy, którzy jeszcze kilka miesięcy temu współdecydowali o tym, kto zasiądzie w tym budynku, teraz będą mogli zadecydować, kto zasiądzie w tym. To City Hall, siedziba burmistrza Londynu i 25-osobowego zgromadzenia przedstawicielskiego miasta Londyn. To między innymi ich będziemy wybierać w pierwszy dzień maja tego roku. Będziemy, jeśli do 16 kwietnia wypełnimy taki formularz, dostępny również w języku polskim, i zarejestrujemy się na liście wyborców. Do rejestracji, która jest konieczna, by oddać głos, a potem do samego wzięcia udziału w głosowaniu, ma zachęcić polskich wyborców mieszkających na wyspach kampania pod nazwą Polacy głosują. Jest to inicjatywa obywatelska organizowana przy współpracy ze Zjednoczeniem Polskim w Wielkiej Brytanii i Polish Professionals in London, a także wszystkich najważniejszych organizacji zrzeszających Polaków w Wielkiej Brytanii. Uważamy, że to jest świetna szansa na to, żeby zmienić troszkę wizerunek Polaka w Wielkiej Brytanii. Mamy tu świetną opinię jako budowlańcy, jako lekarze. Natomiast myślimy, że jesteśmy gotowi na to, żeby mówiono o nas również jako o mieszkańcach, jako o ludziach, którym zależy na tym, gdzie mieszkają, zależy na ich otoczeniu i idą do wyborów, żeby zmienić coś lub żeby kogoś poprzeć. I to jest jakby główne założenie i cel naszej kampanii. To założenie ma być realizowane na różnych płaszczyznach. Czy na pewno mamy różne metody dojścia do Polaków, takie jak właśnie otworzyliśmy nową stronę internetową, przez ulotki, które będą rozprowadzane dzięki organizacjom, które z nami współpracują. No i oczywiście liczymy na pomoc ze strony pracy, zarówno polskiej, polonijnej w Londynie, jak i tej polskiej w Polsce. Najważniejsze jest to, żeby do 16 kwietnia ściągnąć z naszej strony internetowej albo formularz, albo też może będą one rozdawane, te formularze, wypełnić go i oddać go do jednego z lokalnych councils, czyli urzędów tutaj miasta. Wyborcy będą mogli oddać głos także poprzez pocztę. Organizatorzy kampanii spodziewają się, że swoją akcją przyciągną do urn od 70 do 80% nowo przybyłych na wyspy polskich wyborców. Do tej pory w Londynie na listy wyborcze zapisało się już około 60 tysięcy osób. Ponieważ mieszkamy w tym kraju, to powinno nam zależeć na tym, żeby ten kraj był dobrze rządzony. Ja nie mówię w tej chwili o samym rządzie, a o samorządach brytyjskich, które są bardzo mocne, a ich właśnie władza jest ta władzą najbliższą naszej własnej skóry. To od samorządów właściwie zależy to, czy śmieci są dobrze pozbierane, czy policjant, jak spotka Polaka, to go potraktuje per noga, czy rzeczywiście będzie z nim rozmawiał z szacunkiem, który się każdemu Polakowi należy, czy pracodawca będzie traktował Polaka z szacunkiem. To wszystko zależy od pracy samorządów. I my się robimy w tej chwili coraz ważniejsi. My jesteśmy trzecią największą mniejszością narodową w Wielkiej Brytanii, po Hindusach i Pakistańczykach. Najwyższy czas, żebyśmy my się liczyli, żeby władze tak lokalne, jak i ogólnokrajowe, z nami się liczyły. Rejestracja jest ważna także z innego względu, praktycznego, dodaje prezes Mokrzycki. Mówmy prawdę, również takie zapisanie się na elektroregister pomaga w życiu codziennym. Pomaga w uzyskaniu kredytu, otwarciu konta bankowego, bo z momentem zapisania się ta osoba zaczyna istnieć. Tu w Anglii nie ma tego, co jest w Polsce, rejestracja miejsca zamieszkania. Do pewnego stopnia elektroregister spełniają tą funkcję i ułatwiają życie. Angielska prasa niejednokrotnie nadmienia, że Polacy mieszkający w Londynie mogą mieć realny wpływ na to, kto ostatecznie zasiądzie w fotelu burmistrza tego miasta, a o fotel ten ubiega się 3 kandydatów. Przy wsparciu partii pracy obecny burmistrz Ken Livingstone, z ramienia partii konserwatywnej obecny poseł Boris Johnson i popierany przez partię liberalnych demokratów były policjant Brian Paddick. Burmistrz odpowiedzialny jest m.in. za dziedziny takie jak komunikacja miejska, utrzymywanie porządku, rozwój ekonomiczny oraz kulturę i sztukę. Jego decyzje oraz plany analizuje i omawia 25-osobowe zgromadzenie przedstawicielskie. Rozpatruje ono również ważne dla mieszkańców miasta kwestie, a także zatwierdza jego roczny budżet. Mariusz Kukliński od ponad 20 lat obserwuje brytyjską scenę polityczną jako korespondent. Najpierw polskiej agencji prasowej, dziś Radia Z. Akcję Polacy głosują ze wzruszeniem określa jako historyczną i pierwszą tego typu udaną inicjatywę. Jego zdaniem jednak to nie wybory są tutaj najbardziej istotne. Dla migracji polskiej w Wielkiej Brytanii jest to rzeczywiście chwila historyczna. Jest to podanie sobie ręki przez 3 różne pokolenia emigracji. Nie są istotne wybory samorządowe, nie są istotne wybory burmistrza Londynu, ponieważ po tych wyborach będą następne wybory, będą nowi przywódcy. Stawką w tych wyborach jest polityczne zaistnienie Polaków w Wielkiej Brytanii. Polacy muszą zaistnieć politycznie w tym kraju po to, żeby nikt nie pluł im w twarz, po to, żeby żaden przywódca którejś z czołowych partii nie powiedział więcej w BBC, że jego babkę zamordowano w polskim obozie koncentracyjnym.
Całkiem niedawno podczas wyborów parlamentarnych w Polsce Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii wysoką frekwencją udowodnili, że nie jest obojętna im ich przyszłość. W tym roku okazja do zadbania o swoją przyszłość jest podwójna. Do 16 kwietnia podczas rejestrowania się na liście wyborców i 1 maja podczas głosowania. Londyn, Arkadiusz Rzejewski, TVPL24.